Witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Tradycji i Kultury Niklot. Naszym gościem jest redaktor Jakub Maciejewski, autor tej oto książki, która tu jest prezentowana, który kilka miesięcy spędził na Ukrainie i książka ta plonem jest jego doświadczeń korespondenta wojennego, który podzieli się z nami refleksjami po swoim tutaj pobycie. Po tych refleksjach proszę Państwa o zadawanie pytań naszemu prelegentowi i w tej chwili ja już oddaję mu głos. Proszę bardzo. Serdecznie dziękuję za zaproszenie. Czasem się dojrzałość społeczeństwa mierzy aktywnością w różnych stowarzyszeniach i grupach formalnych. W Polsce mamy ten problem często, że jesteśmy blisko jako rodzina i przyjaciele, a potem w szerszych wspólnotach nie działamy. Dlatego sobie deweloperzy mogą robić różne akcje w naszych blokowiskach, dlatego samorządy mogą się paść, mówić takim fajnym frazesem, samorząd bliżej człowieka, no ale jak to bliżej człowieka, jak my sami nie jesteśmy aktywni. I dlatego takie stowarzyszenie jeszcze zajmujące się kulturą, czyli dzisiaj często lekceważoną rzeczą, bardzo trudną, bo niewymierną, trudno ją złapać i na niej tak zarobić. Dlatego te stowarzyszenia są też miarą dojrzałości społecznej, więc też ja może będę mój monolog taki wykładowy mówił krócej, a więcej pozostawię do dyskusji, bo spodziewam się niełatwych pytań i niebagatelnych komentarzy. Ale też refleksja dotycząca stowarzyszeń, organizacji, fundacji ma jeszcze dla mnie pewne wojenne znaczenie. Bo ludzie, którzy gdzieś przynależą, którzy są gdzieś płacą składki członkowskie dobrowolnie. Są to składki członkowskie? W Niklocie są. W Niklocie symbolicznie. Są. To nie tylko wyrażają się aktywnością społeczną, taką pewną dojrzałością obywatelską w czasie pokoju, ale jest to też przydatne podczas, przepraszam, ale o tym będziemy rozmawiali, podczas wojny. To znaczy, gdy 24 lutego o 4:30, bo wtedy najwięcej pocisków spadło, rozpoczynając pełnoskalową inwazję, ludzie byli totalnie zszokowani z tego powodu, że taką wojną straszy się ich mniej więcej co roku od 2014 roku, od inwazji na Donbas i od bezprawnego zajęcia Krymu. Co roku mówiło się, że grozi nam wojna, a Ukraińcy, którzy nie ufają władzy i byli bardzo sceptyczni wobec własnego państwa, już uznawali, że to sztuczki polityków i marne straszenie. Więc choć cały świat, także media w Polsce, także tygodnik sieci, dla którego piszą teksty, wiedzieliśmy, uprzedzaliśmy, nadchodzi rosyjska inwazja na Ukrainę, to najmniej w nią wierzyli Ukraińcy. Nie wierzył w nią nawet prezydent Wołodymyr Zełenski, który przed inwazją popełnił nawet kilka błędów, które dzisiaj są wypominane w rozmowach między oficerami często. Utrudnił on na przykład decentralizację lokalizowania broni, automatów, karabinów w terenie, bo to prowokowanie, bo to jakaś samowolka żołnierzy i faktycznie niektórzy oficerowie dopuścili się tej samowolki, rozlokowując w lokalnych magazynach broni karabiny z centralnych magazynów broni. I ta samowolka sprawiła, że 24 lutego rano otworzono magazyny i słuchajcie, dosłownie kolejki, dosłownie hollywoodzkie sceny, jak za pomachaniem paszportem dawano karabin, wpisywano na listę sporządzoną dosłownie na kolanie. Dosłownie to była, proszę Państwa, pospolite ruszenie, a metaforycznie można powiedzieć partyzantka, rozdawanie broni. Te sceny były totalnym szokiem. Mało kto wierzył w tę wojnę. Autor połowy zdjęć tej książki, Władysław Karpowicz, fotograf, zawodowy fotograf z Żytomierza, kiedy o 4:30 obudził ich huk, jego z małżonką w Kijowie, oni myśleli, że to dźwig
na sąsiedniej budowie się wywrócił, choć po chwili powtórzył się ten huk, czyżby drugi dźwig, i wtedy wstali do okna, no, widząc, że niebo płonie od rosyjskich rakiet i pocisków i obrony przeciwlotniczej. I kiedy niebo wali się na głowy, zresztą dzisiaj to jest też takie ukraińskie życzenie bardzo często, życzy się mirnego nieba, czyli pokojowego nieba. To dzisiaj takie powszechne na do widzenia. Nie mówi się do widzenia, mówi się mirnego nieba. Na przykład tych haseł jest oczywiście więcej. I wtedy, drodzy Państwo, okazuje się, że wiele osób, no, nie wie, co robić. Można zadzwonić do rodziców czy do przyjaciół, ale jeśli nikt nie jest zaangażowany w jakieś wspólnoty pośrednie między państwem a rodziną, no to często nikt nie wie, co robić. Telefony zresztą często nie działały, sieć była przeciążona, wszyscy do siebie dzwonili nawzajem, więc było zajęte, wyładowywały się telefony, była panika. No te pierwsze godziny były widokiem absolutnie apokaliptycznym. I przepraszam za tą metaforę, no bo ktoś mówi, czasami na spotkaniach autorskich spotykam się z taką reakcją, że straszę wojną, no ale jak opowiadam o wojnie, to zbyt wielu przyjemnych obrazków tu nie ma, a pewne niebezpieczeństwa dla Polski są. Więc takie stowarzyszenia jak to bywają bardzo często podstawą jakiejś organizacji samoobrony. To znaczy, spotykając się tutaj regularnie, bo prowadzicie Państwo te spotkania, działalność wydawniczą, znając się na historii, no to to są też, znacie się na wojskowości, na tej polskiej tradycji samoorganizacji na czas próby. Znaczy, założę się, że gdyby taki scenariusz dotknął Polskę, to gdzieś tutaj byście przede wszystkim dzwonili do siebie w pierwszej kolejności, tak? Ta samoorganizacja już by tutaj znalazła pewne podstawy i tak było na Ukrainie. To znaczy, koło gospodyń wiejskich potrafiło zorganizować punkt przerzutowy w miejscowości między Kijowem a Czernichowem, punkt przerzutowy pomocy humanitarnej, która szła do oblążonego Czernichowa. To znaczy, starsze panie zajmujące się wyszywankami, kolorowymi nićmi na tradycyjnych koszulach ukraińskich, okazały się jakąś częścią składową obrony państwa ukraińskiego. Niebagatelnym zresztą. Ja nawet do dziś nie chcę mówić nazwy miejscowości, w które te wiejskie stowarzyszenie spotkałem, bo kiedy Czernichów został okrążony, Rosjanie też hulali po wsiach między Czernichowem a Kijowem. I Ukraińcy zorganizowali taką drogę, nazwali ją drogą życia, która wiła się nie po głównej drodze, która była częściowo ostrzeliwana przez Rosjan, tylko od jednej wioski, małego miasteczka, i Ukraińcy oddolnie zorganizowali tak zwaną drogę życia, która wiodła z pomocą humanitarną do Czernichowa i wywoziła uchodźców z tego miasta na bezpieczniejsze południe. Więc ta samoorganizacja społeczna okazała się szalenie ważna. I tu nie da się też pominąć kolosalnej roli kościoła katolickiego i też kościołów protestanckich. O prawosławnych będę mówił później, ale to, jaką ma kościół przewagę nad takim stowarzyszeniem jak Niklot, to to, że u państwa może zmienią się władze stowarzyszenia, pospieracie się i podzielicie, zmienicie może siedzibę i statut, i w godzinie próby może nie będzie wiadomo, gdzie jest siedziba czy przeprowadzka. Kościół, jak stoi na przykład od 200 lat, czy od 100 lat w Charkowie, od 100 tam 20 lat w Charkowie stoi ten kościół, to wystarczy go odnaleźć na mapie i już ta pewność geograficzna daje przewagę. Już tam zbierają się ludzie. Wspólnota parafialna jest też, tak jak państwo, wspólnotą, tylko że funkcjonującą z lepszą infrastrukturą. I muszę państwu powiedzieć, że no, będzie to trochę brutalne, ale też jestem wśród ludzi znających historię. Z perspektywy czysto strategicznej można zrozumieć gorliwość Stalina w tępieniu duchowieństwa jako zagrożenia dla państwa totalitarnego. Tu nie chodzi tylko o wartości, które są przekazywane z ambony. O to, że jakby materializm bolszewicki kłócił się z teologią. To nie tylko to.
Z czysto świeckiego punktu widzenia i Kościół katolicki, i wierni są sami w sobie niesamowitą strukturą przepływu informacji, wspierania się, oporu, gromadzenia pomocy, też materialnej, na przykład w kościołach, w salkach parafialnych. No Państwu nie muszę o tym mówić, tak? Czy wykłady, czy konspiracja, czy przechowywanie żywności. Księża, na przykład katolicy, za pomocą instytucji spowiedzi mają bardzo głęboką wiedzę społeczną, prawda? Wiedzą, jakie problemy trapią lokalną społeczność i wiedzą, jakie są zasoby, kto odważny, kto inne ma zasoby, które można wykorzystać. Więc jakby ta samoorganizacja wokół kościołów jest niesamowita. Znaczy ta znajomość potrzeb społeczeństwa, holistyczna, ona się przeobraża w szalenie skuteczne rozwiązania, jakie stosują wspólnoty katolickie i protestanckie też na Ukrainie. W Donbasie, bardzo zrusyfikowanym, zsowietyzowanym, gdzie stowarzyszeń nie ma, to jest ta miara dojrzałości społecznej. Tam ludzie są bierną masą i cokolwiek się nie dzieje, słyszę to przeklęte słowo, które mnie osobiście doprowadza do szewskiej pasji, słowo sudźba, los. Tak? Mówimy matce, słuchaj, masz 11-letniego synka, lecą bomby na twoje miasto, chłopiec się bawi na rozwalonych blokach, gdzie leżą trupy. Może wywieziemy ciebie do Kijowa, załatwiliśmy ci mieszkanie za darmo, wyżywienie na miesiąc, dwa, żeby odpocząć, żeby dziecko miało normalne, a nie, tu mi dobrze. No dobrze, ale jeśli rakieta trafi w wasz dom, a jeśli chłopiec zginie bawiąc się na tych gruzowiskach i wtedy pada to magiczne słowo, które ma zamykać nam usta, a sudźba. Ostatnio w Siewierzku, w lutym, Siewierzk jest kilka kilometrów od frontu, rozmawiałem z ludźmi z Donbasu, żyjącymi jak szczury w piwnicach, wegetującymi, mówiącymi, że oni nie wiedzą, kto bombarduje ich miasto, a może Ukraińcy, prawda? Choć no naprawdę widać, no, w Siewierzku stacjonują też żołnierze ukraińscy, więc jakby Ukraińcy mieli swoje miasto bombardować ze swoimi... A oni nie wiedzą. Ja mówię, ludzie, to wyjedźcie. A dokąd? No ja mówię, nawet do Polski. Ja też w moim mieszkaniu w Krakowie też żyły rodziny uchodźców. No mówię, to na przykład u mnie. Mówiłem o tyle prowokacyjnie, bo wiedziałem, że odmówią, ale chciałem usłyszeć te argumenty. A nie, wyjechała moja koleżanka Tatiana Pietrowna, wyjechała i umarła. A od sudźby nie uciekniesz, prawda? No więc wyjechała i umarła, a tu ona, ta moja rozmówczyni, została i żyje. I to jest super życie, naprawdę. Więc to jest ta przepaść między społeczeństwem niezorganizowanym, fatalistycznym. Ruski fatalizm, co będzie, to będzie. Dziecko ci rakieta rozmaśli na chodniku, ale taki był los, bo może wyjadę i też temu dziecku coś się stanie. I przeciwieństwem są te aktywności społeczne. I w tymże Donbasie jedynym jasnym światłem społecznym, bo tam trwa wojna od 9 lat, więc naprawdę normalni wyjechali. Ja tutaj w rozdziale trzecim dosyć brutalnie opisuję społeczeństwo Donbasu. Nawet jakby ktoś z osób lewicowo-liberalnych miał się uczyć, powiedział, że wręcz rasistowsko opisuje społeczność Donbasu. Ale mnie tak nauczyli ukraińscy żołnierze, że normalni stamtąd już dawno wyjechali, zostali tacy, którzy nie wiedzą, kto ich bombarduje, albo sudźba o wszystkim zdecyduje. I jasnym punktem na mapie tego cholernego Donbasu były zbory protestanckie. Całkiem dużo ich, które dostając często pomoc od swoich partnerów z Zachodu, na przykład z Niemiec, rozdzielały żywność, rozdzielały pomoc humanitarną. Podobnie jak kościoły katolickie wcześniej takie homilie wygłaszając, czy po mszy rozdając, to wiedząc, że dużo osób przychodzi tylko tak materialistycznie po pomoc, ale zawsze no, mają tą szansę ewangelizacji, usłyszenia Słowa Bożego. I poza tym ci protestanci też organizują w fenomenalny sposób wywóz z ostrzeliwanych miejscowości. No bo sudźba sudźbą oczywiście, mnie obojętne, ale nagle rakieta jak zmiecie dom sąsiada, a okna zdmuchnie jak cieniutkie bibułki, to robi się troszeczkę, cytując ich, strasznowato. Jednak może nie sudźba, może wtedy wyjedziemy. Ale kiedy strach już tak przyciśnie nagle całą miejscowość, czy dzielnicę Kramatorska, Słowiańska, wcześniej Bachmutu, już nie starcza darmowych sił, żeby wszystkich wywieźć. Bo tak to wszyscy mówią, tak fatalistycznie, sudźba, sudźba, los, los.
a potem wszyscy chcą nagle uciekać i nie ma czym. I wtedy te wspólnoty protestanckie angażują się w wywożenie bardzo sprawne, logistycznie też tej ludności cywilnej, która potem sobie jedzie na zachód i narzeka, jaka ukraińska jest beznadziejna i banderowska. No ale Donbas, Donbas, mała mentalnie Rosja. Natomiast to, co robią, proszę Państwa, kościoły, widząc w społeczeństwie coś więcej niż pomoc humanitarną i dach nad głową, no tego by nikt nie wymyślił sam z siebie, gdyby nie zobaczyć tego w praktyce. Ja czasami podaję przykład takiej niesamowitej pomocy Dominikanów z Fastowa pod Kijowem, gdzie oprócz kościoła jest też dom świętego Marcina, taki powiedzmy dom kultury katolicki. I tam w tym domu świętego Marcina zorganizowano też kawiarnię. Proszę mi wybaczyć śmiałość, kawiarnię chyba wystrojoną przytulnie niż nawet państwa tutaj lokal. No, mnie zdarzało się bywać w kawiarniach, naprawdę niezłych kawiarniach europejskich czy zachodnich i naprawdę Fastów, umówmy się, dziura, mieścina pod Kijowem, i tam w tym domu świętego Marcina kawiarnia na najwyższym europejskim poziomie z wypiekami własnej roboty, tam robionymi, z kawą robioną przez prawdziwych, przeszkolonych baristów, nie tam pstryk na ekspresie do kawy, tylko naprawdę sztuka. Leci muzyka, jest ciepło, jest szalenie przytulnie i te wszystkie poczęstunki dla uchodźców są za darmo, dla tych, którzy uciekli z bombardowanych miast. I drodzy Państwo, tu nie chodzi o pomoc materialną. Tu chodzi o to, że ludzie, którzy wyjechali z tych piwnic, wyjechali z miasta, bo strasznie się bali wybuchów. Bo wybuch w człowieku tak wzburza krew, że wydaje się, no mogło trafić we mnie. To jest wybuch, który mówi, mogło mnie już nie być, prawda? Jeśli ma się rodzinę, bliskich, żonę, dzieci, no to wtedy ten strach zamienia się no, w takie ciśnienie w klatce piersiowej, które po prostu mówi, mój Boże, muszę wyjechać. I ci uchodźcy na przykład ze wschodu Ukrainy, jak nie tylko z Donbasu, ale z Charkowa czy z południa, jak z Mariupola, oni uciekali do, no czasami żyli w najbiedniejszych warunkach, w piwnicach, w szkołach, w salach, w pociągach. Taka poczucie przejściowości, poczucie, no, że to jest taka wegetacja, żeby gdzieś dotrzeć, no, do Polski zazwyczaj, czy do Lwowa, może gdzieś dalej. I nagle oto znajdują się ci uchodźcy, gdzie mają obniżone wymagania człowiecze do poziomu przetrwania, znajdują się w kawiarni, gdzie są traktowani jak w paryskiej restauracji. Nic nie płacą, jest bezpiecznie, jest przytulnie, można się pomodlić, można porozmawiać o sprawach duchowych, a nie tylko. Przeżyj, pogrzej się, zjedz i jedź dalej. I to jest taka kolosalna różnica dla człowieczeństwa i niestety obawiam się, że jestem za słaby w słowach, by opisać widok małżeństwa z trójką dzieci, którzy przyjechali z bombardowanego Charkowa i w pierwszych dniach marca siedzieli w tej kawiarni. Siedzieli w milczeniu. Dzieci może troszkę się bawiły ze sobą, szturchały się, a ci rodzice w bardzo biednych, pospiesznie odzianych w ucieczce z domu ubraniach po prostu stopniowo odtajali. To było widać, oni byli szarzy na twarzy, szarzy na ubraniach. Po prostu patrzyli na tą kawiarnię ponad sobą z niedowierzaniem. I takie miałem skojarzenie, że po prostu na powrót stawali się ludźmi. No więc jak głęboka to jest pomoc, nie tylko nakarmić, napoić, ogrzać, tylko to jest też taka pomoc podawana z godnością, że człowiek się czuje faktycznie, że może jeszcze zaznać tego prawdziwego życia. I to jest coś, co stało się cudem współczesnej Ukrainy. Bo oczywiście, drodzy Państwo, też to na pewno wiecie, Ukraina jako państwo, jako administracja, jako władza, mówiąc delikatnie, pozostawiała wiele do życzenia. Korupcja legendarna, oligarchowie, którzy na pierwszy rok wojny zniknęli w ogóle, prawda?
Jeśli chodzi o poziom życia obywateli, to ex aequo z Mołdawią najbiedniejszy kraj w Europie. Prawo jazdy, dyplomy, pozwolenia można sobie kupić. No jest to naprawdę w nawyku jest pewne rzeczy załatwianie pieniędzmi pod stołem, prawda? I tu pojawia się też kolejna taka głębsza sprawa, czym jest patriotyzm, bo jeśli mówi się, że patriotyzm to jest tylko płacenie podatków i sprzątanie kup po swoich psach, czy dbanie o czystość przestrzeni publicznej, to Ukraińcy nie mieli powodów bronić takiego państwa. Podatki skomplikowane, niezbyt uczciwe, oszukiwano na podatkach, ci co pobierali, ci co płacili. No jeśli chodzi o warstwę czystości, to może poza Kijowem czy tam Lwowem, no to tam naprawdę czasy sowieckie jeszcze mocno się trzymają w pewnej takiej obskurności tej wielkiej płyty, prawda? No więc nie za takie państwo walczyli Ukraińcy. Co więcej, no elity ukraińskie pozostawiają wiele do życzenia. Ja akurat nie byłbym tak o tyle wobec elit ukraińskich krytyczny, że nasze też są, powiedzmy delikatnie, nieidealne. A w pewnych aspektach ukraińskie elity, moim zdaniem, okazały się mocniejsze niż można by oczekiwać po nas. Ja w Kramatorsku, w Donbasie, o, akurat się otworzyło na tej stronie, spotkałem gwiazdę popkultury, muzyka Andrija Kływniuka, jednego z najzamożniejszych muzyków, najbardziej znanych, to on w pierwszych dniach wojny zaśpiewał spontanicznie na ulicy Czerwoną Kalinę, pieśń strzelców siczowych z drugiej dekady XX wieku, która stała się hitem, przez chwilę nawet światowym. Muzycy zachodni też parafrazowali i śpiewali Czerwoną Kalinę. Ja jego spotkałem z karabinem w ręku w Donbasie. Może państwo macie pomysł na nazwiska polskich muzyków popkultury, którzy by ruszyli na front. A on ruszył od pierwszych dni, wstąpił do Gwardii Narodowej, został ranny odłamkiem, a potem był i w Donbasie, w najniebezpieczniejszej dzielnicy Ukrainy. Ale jednak większość tych elit, no różnie było. Elity z Chersonia, z Izjumu, z Melitopola często poddawały miasta. Te miasta, które Ukraińcy zdobyli, tak naprawdę zajęli po zdradzie elit niektórych regionów kraju. Z różnych moich rozmów i obserwacji, a potem potwierdzonych też przez śledztwa amerykańskich dziennikarzy, przez pierwsze dwa dni część elit rozważała w ogóle, czy zaangażować się w obronę kraju, bo jak szybko padnie, to lepiej dołączyć do nowej władzy, prawda? I co się wydarzyło pod koniec drugiego i na początku trzeciego dnia, że państwo ukraińskie stanęło do obrony w taki sposób? No przede wszystkim, jakkolwiek by to trywialnie nie zabrzmiało, no był to zryw narodowy. Było to powstanie narodowe. Mówiłem państwu o tych karabinach, 10 tysięcy karabinów w Kijowie postanowiono rozdać. No to po prostu, no to nie pamiętam dokładnie, czy tam 5 kwadransów, tak, wystarczyło. Do końca listopada zeszłego roku, czyli przez 10 miesięcy wojny, nadal było więcej ochotników niż broni na Ukrainie. Znaczy nadal nie trzeba było wzywać do wojska, bo były jeszcze listy rezerwowych ochotników. Przez pierwsze 10 miesięcy, prawda? Od grudnia, od kilku miesięcy faktycznie trwa rozdawanie wezwań do tak zwanych wojenkomatów, faktycznie spisuje się, sprawdza się zasoby i to są już jakby poborowi, bo ochotników już brakuje, ale na Ukrainie jest 1 000 000 mężczyzn pod bronią. Ja też w książce opisuję przypadki dezercji, przypadki tchórzostwa, przypadki dekownictwa, unikania służby wojskowej. Ale patrząc na to w takiej perspektywie całego narodu, zryw. Niesamowity zryw. I to nie tylko w tych aspektach liczbowych. Widziałem sceny, które no zresztą wyjęte jak troszkę z polskiej historii XX wieku. Sceny, gdzie Ukraińcy podejmowali beznadziejną walkę.
Znaczy 13-letnie dzieci w Kijowie w pierwszych dniach wojny przygotowujące koktajle Mołotowa, to chyba obrazek nam z polskiej historii znany. Ludność wiejska wykopująca jakieś stare karabiny, no bo też tam zdarzało się, że ta broń była w domu z różnych nie do końca legalnych powodów. I wznosząca barykady z opon, z worków z piaskiem, to widok z polskiej historii znajomy. Znaczy, gdyby wziąć plakat z 1920 roku, polski plakat, nam twierdzą będzie każdy próg, i napisać po ukraińsku te słowa, pasowałyby do scen, które widziałem w lutym i w marcu na Ukrainie, w zeszłym roku. Pamiętam taką wieś Stojanka pod Kijowem. Nie pamiętam, czy Rosjanie tam weszli na chwilę, czy zatrzymali się tuż przed nią. Ale pamiętam w Stojance w marcu siwego, brodatego mężczyznę z takim kozackim wąsem i starym karabinem w Stojance we wsi kompletnie zniszczonej. No już sam fakt, że Rosjanie zaczynali od stacji benzynowych, to te eksplozje były bardzo efekciarskie. I on po prostu na gruzach swojego domu stał i mówił, ale ja domu swojego nie oddam. Za zagajnikiem, 600 metrów od niego, stały rosyjskie czołgi. Ukraina w Stojance wtedy nie miała czołgów. Miała głównie obronę terytorialną i taką jedną jednostkę Zbrojnych Sił Ukrainy. Tak? I ten mężczyzna w kupie gruzów stał i powiedział, ja nie oddam domu. No więc mówię, no, scena jak z tego plakatu, nam twierdzą, będzie każdy próg. A więc ten powszechny zryw narodowy był i jego pewna skuteczność stał się czynnikiem, który sprawił, że ta władze Ukrainy, nie wszystkie oczywiście, bo część od razu była zaangażowana w obronę, ale ci kunktatorzy pomyśleli, okej, musimy bronić, no bo inaczej będzie kompromitacja. I były już takie przypadki, że członkowie tych elit politycznych już ginęli także na froncie. Na przykład mąż deputatki do Rady Najwyższej, Bogdan Stepaniszyn, mąż Olgi Stepaniszyny, zginął w drodze do Czernichowa z pomocą humanitarną jadąc. Po prostu trafiła w jego samochód rakieta i on, inny wolontariusz, spłonęli na miejscu razem z całym pojazdem i z zawartością, którą wieźli do miasta. No mąż deputatki mógł sobie życie poprowadzić inaczej. Oczywiście znam też przypadek deputata, który w pierwszych dniach wojny, uciekając ze swoim partnerem, wybrał przeciwny kierunek na Lwów i Użgorod. Ale Ukraińcy, myślę, będą już ich rozliczać lepiej niż nasze kąśliwe komentarze. Natomiast jakby to, co zauważyłem na Ukrainie i poczułem, że niemal dotknąłem czegoś materialnie, to kod kulturowy. To znaczy, tak autentycznie działa tożsamość, działają relacje międzyludzkie, piosenki, które babcia z dziadkiem śpiewali do kołyski, jakieś tam apokryfy historyczne tam o Iwanie Sirko, czy na przykład ten obraz Ilii Riepina o kozakach piszących list do sułtana, prawda? No to takie rzeczy, które żyją w naszej świadomości, często nie są nawet prawdziwe, nie? Są jakieś tam apokryficzne, ale to dosłownie robiło konkretną robotę wśród ludzi. No, czasami naprawdę te sceny były takie, że można było się zastanowić, który mamy rok. Pamiętam w Irpieniu w pierwszych dniach wojny Rosjanie już zajęli Bucze i w ponad połowie zajęli Irpień. I tam do Irpienia udało mi się dotrzeć do okopów, gdzie oprowadzał mnie ukraiński żołnierz dosłownie z kozackim osełeczcem, z wąsem i z szablą. Oczywiście miał też karabin, szablę miał z jakiejś tam... Więc jakby, no gdyby mu jeszcze dać jakiś tam XVII-wieczny strój, to już bym zastanawiał się, czy mi nie podano jakichś środków odurzających, bo to było absolutnie abstrakcyjne. Ale też do tego Czernichowa, o którym już trzeci raz mówię, Zoja i Dima, szefowie stowarzyszenia Petr i Mazepa, które założyli już w 2014 roku, dwoje cywilów, około 50, jeśli mi Zoja nie skrzywdzi, mówiąc o jej wieku.
Proszę Państwa, gdy Czerników był okrążony w 2/3, most został przez rzekę Desnę wysadzony w powietrze i został taki kawałek wokół Czernichowa nie zajęty przez Rosjan, ale był bombardowany przez Rosjan. Tam też puszczano rosyjskie patrole, snajperów, żeby nikt z Czernichowa i do Czernichowa się nie dostał. To proszę sobie wyobrazić, że Zoja i Dima, nie tylko oni, ale ich historię poznałem na własne oczy, takimi łódkami z pomocą humanitarną przeprawiali się przez rzekę Desnę do Czernichowa. Narażając swoje życie, no ileż tu można produktów pomocy humanitarnej załadować? No Czerników wtedy liczył ze 100 tysięcy mieszkańców, no to iluż osobom pomogą, nie? Przez miesiąc był oblegany. No czyż to nie nasuwa skojarzenia do Skrzetuskiego i do historii przedzierania się akurat ze zbaraża, a Zoja i Dima w obie strony. Na łodzi, prawda? Na takim czółnie, czajce, można powiedzieć, kozackiej czajce. I to, czego jestem jako konserwatywny autor, wiedziałem o tym w teorii od zawsze, miałem zapewne, tak jak większość z Państwa, intuicję, jak wielką znaczenie ma kod kulturowy, to tam na Ukrainie niemalże ten kod kulturowy można było dotknąć. Kod kulturowy w postaci tej łodzi można było pchnąć przez rzekę Desnę, żeby pomóc im się przeprawić. Kod kulturowy w formie kozaka z szablą w Irpieniu w marcu 2022 roku można było uściskać w okopie. I takich historii tutaj mam o wiele więcej, włącznie z pewnymi mrocznymi scenami w Donbasie, scenami związanymi z trupami, nad którymi Rosjanie się strasznie pastwią, nawet w swoich obozowiskach. Scenami, które ja opisuję w tej książce, cytując Henryka Sienkiewicza, Ogniem i Mieczem. Znaczy pewne piekielne sceny, które działy się u Sienkiewicza w związku z Czernią kozacką, to teraz się dzieją z Czernią rosyjską naprawdę. I to, co na tym etapie, ja już ten etap wykładu może jakby zakończę i zachęcę do dyskusji, do pytań, do uwag krytycznych jak najbardziej, ale to jednak to, że naprawdę kod kulturowy to jest rzecz absolutnie konkretna i namacalna. Nauce na razie nie starcza ten gości rozumu, by na przykład zmierzyć ten potencjał, jaki tkwi w tożsamości narodowej. Tak? Mówiłem, że mierzy się dojrzałość społeczeństwa zaangażowaniem w jakieś takie formalne grupy. Większe niż rodzina, mniejsze niż państwo, tak jak właśnie Stowarzyszenie Niklot. Tak? Ale jak zmierzyć wartość kodu kulturowego, prawda? Jak zmierzyć wartość kołysanki patriotycznej śpiewanej przez dziadka pamiętającego wojnę, prawda? Więc jak zmierzyć pamięć absolwentów szkół podstawowych, którzy jeszcze recytują tam Tarasa Szewczenkę, a tu może Mickiewicza. Więc okazało się, że słabość państwa ukraińskiego nie oddaje siły kodu kulturowego narodu ukraińskiego. Przy różnych oczywiście słabościach. To jest też naród, który był mocno sowietyzowany. Wybili ponad 8 milionów Ukraińców w latach 30. zastąpili ich ludnością napływową, trzepali potem przez dekady, prali mózgi, przebudowywali, rozpuszczali, wywozili, ale zobaczcie, że po takim turbo praniu mózgów, praniu narodu, eksterminacji, przetoczyła się tam potem fala Niemców nazistowskich, potem kurczę w drugą stronę szli Sowieci, został taki potencjał, że ludzie szli bronić swojego niedoskonałego kraju za wszelką cenę. I dwie takie sceny na koniec tej części wystąpienia. Pierwsza z Chersonia, zdradzonego Chersonia, którą władze administracyjne wydały Rosjanom. Cherson byłby nie do zdobycia dla Rosjan przez Dniepr, przez te mokradła. Obroniłby się bez problemu, tak jak się mniejsze miasteczka broniły z mniejszymi rzeczkami. Cherson został wydany Rosjanom, ale ludność spontanicznie próbowała go bronić na ulicach miasta. I na ulicy Naftowników, Nafciarzy myśmy przetłumaczyli, w Chersoniu, około 20 chłopaków, czasami jeszcze nastoletnich, zebrało się z koktajlami Mołotowa, przygotowanymi przez siebie, żeby zatrzymać kolumnę rosyjskich czołgów. Nie brzmi podobnie?
Trudno nie wysunąć tezy, drodzy Państwo, o podobieństwie polskiego i ukraińskiego kodu kulturowego, jeśli te sceny, ja nie muszę mówić, a Państwo wiecie, o czym, o co chodzi, o jakie sceny, prawda? Niestety ci chłopcy trafili na profesjonalną jednostkę wojskową rosyjską i wszyscy zginęli niedaleko Domu Kultury. Będzie tam upamiętnienie, tablica. Cherson tę opowieść sobie podaje z ust do ust. A druga strona, którą widziałem w marcu pod Charkowem, w wiosce niedaleko pozycji rosyjskich, gdzie obronie terytorialnej zabrakło karabinów, zabrakło broni palnej. I jeden z patroli, widziałem na własne oczy, obrony terytorialnej, pilnował wioski w trzyosobowych grupach, gdzie był jeden karabin na trzy osoby, a reszta miała pałki. Potem broń doszła, potem było to zaopatrzenie. Ja zrobiłem nawet im zdjęcie, oni to zauważyli, udawałem, że kasuję. No, takie tam nasze dziennikarskie sztuczki. Mam to zdjęcie, jakby na potwierdzenie tego, bo tak trudno byłoby uwierzyć. XXI wiek, ale jak mówił pan Wołodyjowski, z kupy gruzów bronić się można i Polacy też walczyli tym, co było na przykład w powstaniu warszawskim. Więc w pałce obrony terytorialnej pod Charkowem, w śladach wybuchów koktajli Mołotowa chłopaków z Chersonia, w Łodzi Zoi i Dmitrija, czy szabli w Irpieniu 2022 roku, naprawdę można było ten kod kulturowy dotknąć fizycznie i stąd też chyba, szczerze, mam jakby podwójne wyrazy uznania dla takich grup jak ta, bo one w praktyce działają dla społeczności z nieprawdopodobnie wymiernym w przyszłości skutkiem. To tyle na początku. Tak, to ja oczywiście bardzo dziękuję za wyrazy uznania za naszą skromną działalność. Teraz otwieramy część pytań, ale ja skorzystam tutaj z przywileju prowadzącego i pozwolę sobie zadać sam pierwsze pytanie panu redaktorowi. I ono będzie dotyczyło takiej kwestii. Czy według pana redaktora psychologiczne skutki wojny na Ukrainie uderzą też w dominację lewicy liberalnej w kulturze Zachodu? Ponieważ Ukraina, i tutaj się chyba zgodzimy z panem redaktorem, obroniła się dlatego, że utrzymywał się tam kod kulturowy tradycyjny, narodowy. Ukraińcy walczą o swoje państwo narodowe. Nie o co innego. Nie o żadną lewacką utopię na przykład. Natomiast większość cywilizacji Zachodu, kultura, zwłaszcza kultura masowa, zdominowana jest przez, no może z wyjątkiem powiedzmy Polski i Węgier, prawda, ale jednak zdominowana jest przez lewicę. I ta lewica jest, tu nie chodzi o jej program społeczny, tu chodzi o program kulturowy. Jest między innymi wroga państwu narodowemu, czyli temu, o co Ukraińcy walczą. Co prawda u nas część tej lewicy też popiera walkę o niepodległość Ukrainy. Wydaje mi się, że z uwagi na jednak nasze doświadczenia historyczne, które rozumie nawet taki neokomunistyczny fanatyk, jak jakiś tam powiedzmy Zandberg czy inny Sierakowski, ale no to jest, można powiedzieć, polska specyfika. Natomiast jeżeli już weźmiemy Zachód, to te wielkie manifestacje de facto promoskiewskie, które są, to przecież organizują przecież nie agenci, znaczy być może tam jacyś agenci Moskwy też są, ale to przecież formalnie organizuje, nie wiem, to ostatnio w Berlinie wielką demonstrację organizowało Die Linke. Die Linke, lewica, jest partią reprezentowaną w Bundestagu. I to nie jest marginalna grupka radykałów. I takich przykładów można podać tutaj naście. W związku z czym pytanie, czy ta wojna otrzeźwi, nie mówię lewicowych ideologów, bo jak zaglądam na stronę krytyki politycznej, to im już nic nie pomoże, ale
przeciętnego, zachodniego, przynajmniej inteligenta, według Pana, proszę. Muszę przyznać, że jak ponad 25 spotkań autorskich odbyłem, to nikt tak nie zaczął z grubej rury i jeszcze, ale faktycznie takie pytanie nigdy nie padło. Myślę, że mam bardzo konkretną odpowiedź na to. Bo faktycznie to jest dylemat. Ukraińcy na przykład idealizują Unię Europejską, prawda? Też możemy to zrozumieć dlatego, bo u nich ten poziom korupcji, oligarchizacji był taki, że no nie jest tak straszny liberalizm, poza tym bieda, prawda? No jednak ten liberalizm się wiąże z konsumpcjonizmem i można zrozumieć naprawdę, że w wielu miejscowościach Ukrainy się jednak o jakimś konsumpcjonizmie marzy. To jest społeczeństwo też zateizowane w dużej mierze, a prawosławie i kijowskie, i moskiewskie, to już w ogóle, ale nawet kijowskie, no, są dosyć powierzchowną formą wiary, metafizyki, nie? I to jest pytanie, czy Ukraina po takim ewentualnym zwycięstwie, czy na przykład dołączenia do Unii Europejskiej, to by dołączyła do lewicowo-liberalnego mainstreamu, czy do takich próby konserwatywnej tam jakiejś kontrrewolucji, prawda? Ja powiem tak, na pewno Ukraina jest pisowska. I tu w ogóle nie mam wątpliwości, to jak kiedyś to powiedziałem w TVP Info, to tam potem czułem, jak się siarka pali na pośle Gduli i takim jeszcze polityku z PSL-u, ale jakby to jest, zrobiłem wywiad z pułkownikiem Wiktorem Czałowanym. No to jest i legenda służb specjalnych Ukrainy i polskie korzenie, on ma dzwonek w telefonie Mazurek Dąbrowskiego, więc jego oddział słyszy ten Mazurek Dąbrowskiego kilkadziesiąt razy dziennie, bo facet co chwilę ktoś do niego dzwoni. Już myślałem, że on mnie po prostu znudzi nasz hymn. I ja robiłem z nim wywiad i w pewnym momencie mówię do pani pułkownika, ale naprawdę mam to napisać? No tak. No ale pan jest oficerem, a tutaj proszę napisać, że popieram działania rządu Prawa i Sprawiedliwości. Więc jakby to jest taki przykład. Inny, który czasami podaję, bo mnie niesamowicie rozbawił. No państwo wiecie, ja jestem z tygodnika sieci, który mainstream uznaje za turbopisowski. Teraz jesteśmy na okładce Newsweeka, jako tam pies Kaczyńskiego. No sobie wyobraźcie, ja w tej marce taki turbo pisowski, prawda, tam kaczysta, jestem pod Bachmutem w Okopie z oficerem pseudonim Talan, Dmitrij, jego imię powiem, i on mnie w tym Okopie pod Bachmutem agituje za Andrzejem Dudą. Ja nie wiem, co myślisz, ale słuchaj, ten Duda to naprawdę, nie, jakby, więc jeśli, to taki obrazek, nie, jeśli oni agitują pisowskiego, nawet oni, nie dziennikarza, propagandystę, tak, za Dudą, no to gdzie są? Natomiast myślę, że nie są takie elity ukraińskie. Myślę, że oni lepiej wyczuwają, mówiąc kolokwialnie, niemiecki hajs, nie. To ile Niemcy od paru miesięcy robią dla poprawienia PR-u, ile zakłamują rzeczywistości w swojej pomocy, to mi przypomina działalność Rineta Achmetowa, ukraińskiego oligarcha. Wybucha wojna, gościu zniknął, nie? To plan był taki, na 3 dni na jachty wrócę do już rosyjskiej Ukrainy i będzie wszystko po staremu. No ale kurde, ta Ukraina się broni. No przecież nie będę wysyłał kasy na armię ukraińską, skoro moja kasa też jest w armii rosyjskiej, nie? Bo facet ma biznes po obu stronach wojennego frontu. No więc zaczął wysyłać paczki z pomocą humanitarną. I ja te paczki widziałem we wspomnianym wcześniej Siewiersku w Donbasie. I te paczki to tak. Mało jedzenia, wielka paczka i wszędzie Rinet Achmetow, dar od Achmetowa. I dosłownie widziałem identyczne sceny z niemiecką pomocą dla Ukrainy. W lipcu w Kijowie mnie szlak trafiał, bo spędzono dziennikarzy z całego świata. New York Times, Le Monde, BBC, CNN. Bo przyjechało dwoje ministrów z Niemiec, przekazali 3 wozy strażackie, 5 karetek pogotowia i Ukraińcy musieli bić pokłony, a my dziennikarze nam kazano zaglądać do tych węży strażackich. W ogóle jakaś komedia, wiecie. Ja więcej widziałem karetek pogotowia z Nowego Targu w Donbasie, niż z całej Wielkiej Republiki Federalnej Niemiec. I konkluzja w odpowiedzi na pańskie pytanie. Moim zdaniem Ukraińcy po, daj Boże, zwycięstwie nad Rosją pójdą taką drogą, jaką my z nimi ugramy. Znaczy piłka jest w grze i oni mogą dać się zmanipulować. Już tam media robią swoje, już tam
idzie kasa niemiecka, fundacje, tak jak u Achmetowa, wielka pomoc niemiecka. Jest nawet strona polskojęzyczna, gdzie nawet każde 100 euro wpłacone przez jakiegoś milionera ma osobny baner i tutaj Niemcy pomagają, prawda? To naprawdę jestem pewien, że zapewne każdy z Państwa tutaj na tej sali dał więcej niż niejeden milioner niemiecki na obronę Ukrainy. I ta gra się rozstrzygnie. Ja na przykład uważam, że mamy do zrobienia i państwo polskie, ale też i oddolna działalność, proste rzeczy, które by Ukraińców trzymały z nami po wojnie. Portal ukraińskojęzyczny na polskim kapitale. On by nie musiał tak jak Onet mówić, o, patrzcie jak Wehrmacht cierpiał Boże Narodzenie w 1943, tylko mógłby być za polskie pieniądze, propolski, ale też proukraiński, prawda? Mówić o Semenie Petlurze, o hetmanie Iwanie Sirko, który z sowieckim współpracował i tak dalej, i tak dalej. Więc tu piłka w grze, potencjał jest ogromny, fala polonofilii jest absolutnie wielka. Natomiast jest też problem z przekonywaniem Ukraińców do pewnych rzeczy, które w sowietyzowanym społeczeństwie niestety zagrały. Mianowicie proaborcyjne jest to społeczeństwo bardzo. Nie? Ja też słyszałem, Andrzej Duda, super, no ale z tą aborcją to przesadziliście, tak? Ale ja chciałem doprecyzować, a czy jest, czy dostrzega Pan możliwość, że część, przynajmniej nie powiem, że elit, ale powiedzmy społeczeństw Zachodu zrozumie, że Zachód potrzebuje wartości wspólnotowych. Amerykański politolog Robert Kaplan napisał wprost książkę Zachód potrzebuje pogańskich wartości. I tu te pogańskie wartości, to jemu nie chodziło o... nie mam pojęcia, czytałem recenzję tylko. Jemu nie chodziło o to, czy o ludzi wierzących w realne istnienie Zeusa czy Odyna. Jemu chodziło o wartości etyki heroicznej na przykład, prawda? Wartości wspólnotowe i wartości obywatela polis, można powiedzieć, których w liberalnej, indywidualistycznej, hedonistycznej Europie, które są w odwrocie. Czy wojna może otrzeźwić? Na zasadzie bardzo prostej, że możemy być nawet lewicowymi liberałami, ale jeżeli przyjdzie, jeżeli nie będziemy mieli narodu i wojowników, i męstwa jakiegoś. To przyjdzie tutaj ta sama armia, która była w Buczy, tak? Jak Wiednia czy innego Drezna. Ja refleksję na ten temat miałem w Słowiańsku w maju, jak siedzieliśmy w małej grupce w ceglastym podziemiu, zbliżała się rosyjska ofensywa. Ja sobie zdałem sprawę, że w jednym pomieszczeniu siedzą przedstawiciele całego prawdziwego Zachodu. To był polski dziennikarz, welpisowski propagandysta. To był ukraiński oficer, kiedyś w ochronie prezydenta. To była amerykańska ochotniczka do ukraińskiej armii i brytyjski ratownik medyczny. I to był Zachód. Nie było tam Niemca, Francuza, Włocha. To oczywiście jest strona symboliczna, to nie jest dowód, to jest taka pewna metafora, że moim zdaniem są teraz dwa Zachody i jeszcze dla Amerykanów, Brytyjczyków i Międzymorza jest jak najbardziej nadzieja, a moim zdaniem, mnie Niemcy na Ukrainie tak wkurzali, że nie mam dla nich dobrego słowa. Nagrywali materiały dziennikarze tak, że było widać pozycję potem, gdzie to było robione. Ci ministrowie w Kijowie w lipcu, no to był cyrk zorganizowali zamiast autentycznej pomocy przy wielu jeszcze innych rzeczach. Więc ja tylko powiem tak, nie tylko nie widzę za bardzo nadziei na powrót podejścia heroicznego we Francji i w Niemczech, ale też niekoniecznie im tego życzę. Rozumiem. Proszę o pytanie, proszę bardzo. Gdy przyglądamy się biografiom ludzi walczących, dowódców walczących po obu stronach, no to widzimy po stronie rosyjskiej oczywiście ukraińskich zdrajców czasem, dosyć często, ale po stronie ukraińskiej także ludzi z dosyć dużym doświadczeniem w armii sowieckiej, nawet w armii rosyjskiej po 1991 roku. Zgadza się. Mamy też ten fenomen, że to jest konflikt wykraczający poza granice Ukrainy. Mamy ochotników, chociażby czeczeńskich, walczących po stronie ukraińskiej, kaderowców po stronie rosyjskiej. Plus jeszcze Białorusini, jak podzieleni. Białorusini Pułka Jadowskiego. Tak. Wsparcie państwa białoruskiego dla Ukrainy. I jeszcze Legion Wolna Rosja.
po stronie ukraińskiej. Nie wiem, czy się pan z nim spotkał, ale... Nie spotkałem osobiście, ale słyszałem o nim na miejscu. Czy wobec, ale czy wobec tego jest uprawnione określanie tej wojny mianem sowieckiej wojny domowej? Być może ostatniej sowieckiej wojny domowej, wojny, która ostatecznie położy kres temu fantomowemu ciału Związku Sowieckiego. Nawiązanie do książki profesora Króla o fantomowym... A po wojnie rewolucja. Znaczy, ja się z tym pojęciem nie spotkałem o wewnętrznej, o wojnie domowej świata postsowieckiego. To bardzo ciekawe. To Gierki w pierwszych miesiącach nawet. A proszę, tak. No ja paradoksalnie pewnych rzeczy szerszych, kontekstowych nie widziałem, bo byłem w jakimś okopie zatroskany o koc na noc, a nie czytałem wtedy innych takich szerszych spraw. Proszę sobie wyobrazić, jakie jest wrażenie, jak się jednak przebywa w najgorętszym na świecie regionie, w Donbasie, w grudniu, a potem się zagląda na polskie strony internetowe i tam, nie wiem, senator Bury macha ogórkiem w telewizji, nie? Żeby wyobrazić jakby, jaki brak szacunku do części polskiej klasy politycznej nachodzi człowieka, nie? Tutaj mamy zbrodnie ludobójstwa, inwazje z typowymi aneksjami, zamachy, no po prostu, wiecie. A tutaj jaja, nie? Albo Ochojska, która mówi, że tam, nie wiem, Polacy mordują imigrantów na granicy polsko-białoruskiej, nie? No to, ale wracając do pańskiego pytania. Moje odczucie było takie, że ta wojna kulturowo i politycznie wykracza dużo dalej niż w czasy sowieckie. Ja tu nawet przedostatni rozdział, taki najbardziej, powiedzmy, ocierający się o literaturę, porównałem to naprawdę z Ogniem i Mieczem Sienkiewicza. Niektóre sceny, które ja widziałem na własne oczy, opisując umyślnie cytatami z Sienkiewicza. I coś jest na rzeczy, bo przecież są historycy, którzy mówią, że nasze ziemie, ziemie Międzymorza, no kurczę, są specyficzne. Pisał o tym Oskar Halecki, pisząc o pewnej misji dziejowej Polski, którą tu mamy do zrobienia. Pisał o tym geograf i geopolityk Eugeniusz Romer. Pisał pozytywnie, że to potencjał. Choć był też inny geograf, zapomniałem imienia, Naukowski, ojciec zresztą Zofii Naukowskiej, który pisał, że jesteśmy specyficzni, ale negatywnie, że tu będą się przewalały armie, bo jesteśmy pokojem przechodnim. Z bardziej współczesnych autorów Piotr Wandycz pisał Cena wolności o tych państwach, no mniej Ukrainie, a bardziej tam o Czechosłowacji i Węgrach, ale że tutaj jest zupełnie inaczej. Lub Timothy Snyder pisał o skrwawionych ziemiach. Tak? Znaczy gdzieś ja bym bardziej przełożył to na oś walki pomiędzy tym pradawnym imperializmem wschodu z prawdawną wolnością dawnej Rzeczpospolitej. To ja bym tak widział, bo tak jak pan mówi o tych postsowieckich, co faktycznie mi się teraz skleja, no ale zaangażowanie Polski jest ogromne, tak? Zaangażowanie Polski jest większe niż oficjalnie się to przyznaje, tak? Mogę powiedzieć pół słowem, a państwo zrozumiecie z kropką nad i, że jakby widziałem pewne rzeczy na Ukrainie w marcu, po których rozbawiła mnie dyskusja, czy przekazać samoloty polskie na Ukrainę, tak? No a tam jakby... Polska zrobiła dużo więcej niż się mówi. Proszę o kolejne pytanie. Proszę bardzo. Mówił pan o tożsamości. Szymon Gnicki, Stowarzyszeń Wolnego Słowa. Mówił pan o tożsamości. Rozumiem, że tożsamość budujemy przez całą historię. Ale również ten jest dzisiaj. I tak jak Sowieci chcieli modelować tamtych ludów tożsamość, tak nasza klasa polityczna, nasze elity modelują czy utrwalają naszą tożsamość. I kiedy ja słyszę, że podstawową tożsamością Europejczyków, Polaków są chrześcijaństwo, rzymskie prawo i grecka kultura, i to jest tyle, no to z jednej strony tak, a z drugiej strony
ja czuję się trochę po prostu ograbiony. Bo nie jest tak, że w momencie, kiedy książę Mieszko z otoczeniem został ochrzczony, to wtedy zeszliśmy z rzep i zaczęliśmy być ludźmi. Po prostu wcześniej był obyczaj, była nasza słowiańska, pogańska religia. Tego nie ma w tej narracji. Ja wielu panom, których z przyjemnością słuchamy, panu profesorowi Nowakowi mówiłem o tym i mówię i dopominam się o tym, żeby o tej prawie na trzech nogach stół może stać, ale ta czwarta noga, nasze dziedzictwo rodzime, by się przydało. I chciałbym, żeby nasi bracia Polacy, niekoniecznie pogani jak my, ale innej wiary, no, pamiętali jednak o tym, co było wcześniej. Profesor Nowak w pierwszym tomie Dziejów Polski nawet tam całkiem sporo pisze o tym dorobku pogańskim, nawet trochę przekornie próbuje zainspirować fascynatów teorią gender, bo opisuje któryś tam kapłanów, którzy się przebierali za kobiety w jakimś plemieniu, nie wszyscy, ale jakby tak przekornie mówi, że może to powinno zainteresować dzisiejszych tęczowych. Natomiast ja myślę, że problem polega na czymś innym, że po prostu źródła są niewystarczające i że to dziedzictwo, ta czwarta noga, to jest tak naprawdę, to są drzazgi, bo w porównaniu z chrześcijańskimi źródłami, tak, pierwsza, zostały drzazgi z niej, no bo źródeł jest niesamowicie wiele. Wie pan, ja jestem z Krakowa i w Muzeum Archeologicznym pierwsze wzmianki o zaludnieniu terenów Krakowa, ślady archeologiczne pochodzą z 70 tysięcy lat przed naszą erą, więc kawał czasu, nie? Natomiast no źródeł jest niewiele. Ja bym przy tym bał się innej rzeczy, to znaczy Nie powiem tego jako osoba doświadczona wojną na Ukrainie, bo stąd nie mogę mieć wiedzy o słowiańszczyźnie, ale z wojny na Ukrainie wyniosłem pewną obawę o używanie we współczesnej narracji aspektu słowiańszczyzny. Bo wtedy wchodzą Rosjanie i mówią, no tak, a kto najbardziej zjednoczył Słowian na świecie, nie? Oni są Słowianami tylko w wąskim zakresie. No tak, ale my też, jakby gdyby patrzeć etnicznie, to my też nie jesteśmy takiej czystej krwi Słowianie. Polaków mają haplogrupę R1, A1, z której się Słowianie ponad 60 prawie. No ale chyba naszym dorobkiem kulturowym nie jest grupa krwi, prawda? A Rosjanie się tytułują też Słowianami. Panslawizm XIX wieku Stalin zrealizował w maksymalnym programie, bo nawet doszedł do ziem Słowian Połabskich, Łużyce też przygarnął i słowiańszczyznę bałkańską. Więc jakby ja tylko tego się boję, że w tej słowiańszczyźnie trzeba wyraźnie rozdzielić, że jest słowiańszczyzna, nie wiem, zachodnia na przykład, która potrafiła ze swoim dorobkiem dołączyć do Zachodu bez przyjmowania dziczy Tatarów później, nie? Mamy własność prywatną, czego Moskale nie poznali. U nas nawet Tatarzy się cywilizowali. Tak, o, dokładnie. Proszę o kolejne pytanie. Proszę bardzo. Czy według pana załóżmy, że Ukraina zwycięży, gdyby tak było, to czy problem oligarstwa panującego no, zmieni się, że oni po prostu tracą tą bazę, którą mieli dotychczas? Bardzo dobre pytanie. To są też w ogóle dyskusje wśród Ukraińców. Wśród Ukraińców jest przekonanie, że będzie wygrana ta wojna, zwłaszcza wśród żołnierzy. Ewentualnie przy innym pytaniu wyjaśnię dlaczego. Natomiast w związku z tym powoli rodzą się dyskusje, co potem. I jednym z takich często słyszanych przeze mnie głosów na różnych odcinkach frontu było takie przekonanie, że skoro my Ukraińcy poznaliśmy swoją godność, swoją wartość, swoją waleczność, to teraz tak wygnaliśmy, bo wygnamy, tak jak twierdzą, Rosjan ze swojego kraju, to ten swój kraj urządzimy lepiej niż wcześniej. Skoro potrafiliśmy postawić się Putinowi, to postawimy się też jakiemuś tam Achmetowowi, czy jakimś tam Kołomojskiemu i tak dalej. Jest taka wola.
Natomiast z drugiej strony wiemy, że oligarchowie jakby no mają też swoje narzędzia, swoich lobbystów w Unii Europejskiej także, swój PR, tak jak mówiłem o tych paczkach Achmetowa, i będą tych pozycji starali się bronić. I ja znów tutaj uważam, że jest rola Polski. Znaczy, autorytet Polski jest tak wielki, jeszcze Solidarność wchodzi w grę, Lech Kaczyński, o którym wszyscy tam mówią jednogłośnie, no ten prezydent, którego wam zabili, nie? Jak ktoś zapomniał nazwiska, to mówi, no ten, którego wam Rosjanie zabili w Smoleńsku. Znaczy, nasz autorytet jest państwowotwórczy też, jest tak ogromny, że można by przekazać pewne wzorce, choć sami te wzorce mamy wadliwe, ale można by jakby nauczyć Ukraińców i zachęcić do urządzenia się w inny sposób. I tu się jeszcze przydaje jedna rzecz. Nie do końca ona jest prawdziwa, ale Ukraińcy wierzą naprawdę trochę w Polskę jako kraj złotych domów, szklanych domów. I też często słyszałem na froncie niestworzone rzeczy o Polsce, nie? Że u nas jest taniej niż na Ukrainie, żywność jest tańsza. Że polska armia jest druga w NATO. Najsilniejsza, nie? Po amerykańskiej najsilniejsza. Ja ich z błędów nie wyprowadzałem, że wypłaty takie, oni też pytali, ile kosztują tam. Więc jakby ja jestem po to tam, by wyciągać od nich informacje, a nie mówić im prawdy o tym, jak to u nas. Natomiast ten mit Polski byłby kapitalnym motywem, żeby wpływać na Ukrainę na zasadzie win-win. Oni się modernizują, deoligarchizują, a przy okazji budujemy sojusz. Tylko to jest też pytanie do nas, czy my będziemy umieli to jakby na naszej klasie politycznej wymusić i w działalności think tanków, stowarzyszeń i innych rzeczy, czy dziennikarzy też jakoś oddziaływać. Ale ja bym chciał jeszcze dokończyć, to miałem na myśli, na przykład, jaką by rolę pan widział wśród takich organizacji jak na przykład AZO, jako taki największy ruch narodowy, ukraiński, który skądinąd jest jedną z najbardziej organizacji, znaczy nacjonalistycznych, właśnie tak. Propolski też w swoim programie. O właśnie. Widzą tą koncepcję Międzymorza właśnie i tego typu sprawy, znaczy, tak. Podobnie po prostu jest widziana ta polityka zagraniczna. I właśnie jaką rolę by po zwycięstwie Ukrainy tego typu organizacje, jak na przykład AZO, mogły to odegrać właśnie przeciwko chociażby, żeby nie było powrotu do tego oligarstwa? Ja rozmawiałem, byłem w jednostce Azowu na Ukrainie. Ciekawy dysonans, bo oni, tak jak pan powiedział, są bardzo propolscy, choć wiemy, że jedna z gałęzi nacjonalizmu ukraińskiego w historii była bardzo antypolska. Ale oni się potępiają, oni się do tego nie odpowiadają. Tak, albo, bo też Azow jest coraz bardziej zróżnicowany niż parę lat temu, bo tam wstępują coraz to nowi ludzie, ale nawet ci, co się nie odcinają od Bandery, to nie wiedzą o Wołyniu, albo twierdzą, że Bandera nie wiedział, bo przecież był wtedy w obozie koncentracyjnym niemieckim i tak dalej. I to było takie fajne, jak na przykład otrzymywałem niesamowite akty życzliwości od żołnierza z oddziałów Azow, który miał banderowską naszywkę i mówił, no ja jestem banderowcem, więc jestem propolski, nie? Tak. I tylko tu pojawia się kilka pułapek i tutaj też pan doktor o tym mówił, no a mianowicie Ukraina, która chce być w Unii Europejskiej, no będzie miała pewnie presję polityczno-kulturową, żeby wygładzić te nacjonalistyczne motywy, nie? Z drugiej strony, no wie pan, trudno byłoby sobie wyobrazić, by polski mainstream, nawet ten konserwatywny, wzmacniał nacjonalizm na Ukrainie, prawda? Wyobrażam sobie, co by zrobili tutaj ci narodowcy prorosyjscy, tak? Jakby to wykorzystali, że Polacy, polski rząd chce banderowców. To jest, pan teraz tutaj rzucił taką szachownicę z kilkoma graczami i jakby nie rozstrzygniemy tego teraz. Piłka w grze, ale sprawa jest szalenie delikatna i złożona, ale szanse są, jak najbardziej. Tak, zdecydowanie. Proszę. Głośniej troszeczkę. Mówimy o kodzie kulturowym. Ale jest też ten kod kulturowy Donbasu, ten kod kulturowy tak zwanego Homo Sovieticus. Na ile jest szansa, że po zwycięskiej zakładamy wojnie, ten kod kulturowy Donbasu, ten kod kulturowy, który się objawia w rozdziale, strasznym rozdziale o małym niszy, zostanie zniwelowany w tym czy w następnym pokoleniu?
Dziękuję panu za to pytanie, za przeczytanie książki i za straszny rozdział o Miszy, chłopcu właśnie z Donbasu, w którego opowieści skupia się mentalność całej ludności, matki, której obojętne, nawet gorzej niż obojętne życie dziecka, nawet wolałaby temu dziecku zadawać krzywdy. Powiem tak, na tę chwilę ja nie wierzę absolutnie w jakąkolwiek możliwość uratowania moralnego, intelektualnego tych ludzi. Nie widzę żadnych, jako chrześcijanin powinienem mówić wolna wola i tak dalej. I z taką intencją przyjechałem. I mnie Ukraińcy, tak jak pan przeczytał książkę, to wie, oficerowie mówili, wszyscy separy, nie ma ratunku. A ja mówię, nie, no przesadzają. Po miesiącu w Donbasie pełna zgoda. Ja bym im wszystkim na miejscu państwa ukraińskiego zafundował bilety pierwszą klasą do Rosji. Dał hajs na nowe życie. Wódki może nie dojadą w ogóle do miejsc przeznaczenia. A z Donbasu zrobił albo on zaludnił na nowo, albo park narodowy po prostu. Moim zdaniem nie ma nadziei na ludzi, na które spadają rosyjskie bomby i oni mówią, że nie wiedzą, kto strzela, choć obok nich stacjonuje ukraińska jednostka. Na chirurga ze Słowiańska, który operuje rannych ukraińskich żołnierzy i on mówi, że to nie jest wojna, tylko specoperacja i to Ukraińcy sami się krzywdzą. I on dostaje rannych, umierających chłopaków i mówi, że oni sami się mordują. Nie wiem, co trzeba by zrobić temu człowiekowi w głowie, żeby dojrzał elementarne fakty. Więc moim zdaniem też są rozmowy, co zrobić z Donbasem. Ukraińcy bronią Donbasu z dwóch powodów. No bo jakby zniszczone jest tam wszystko totalnie. Ludność się nie nadaje do niczego. Z dwóch powodów. Po pierwsze, jak oni mówią, giniemy w Donbasie, żeby nie ginąć u siebie w domu, w Kijowie, we Lwowie i tak dalej. Trzeba bronić się tam, gdzie jest bitwa, a nie tam, gdzie im będzie wygodnie. A druga sprawa, która jest dla nas bardzo korzystna, bronią się w Donbasie, bo jeśli Rosjanie po tej wojnie wyjdą chociażby z 1 m² ziemi, to w ich mózgach wyjdzie konkluzja, warto było, szykujemy następną wojnę. I po to się broni Donbasu, a nie po to, by tym ludziom... Tu jest tak, jak pan czytał w rozdziale, ja z tymi ludźmi z Donbasu przebywałem. Oni dostają od Ukrainy za darmo różne rzeczy, nie? Darmowy przejazd na zachód, darmowe wyżywienie, Tak, jak oni dostali darmowy obiad, wyjeżdżając z bombardowanych miast. Ja też dostałem ten darmowy obiad w pociągu do Kijowa. To mnie ten obiad smakował super. A wiecie, jestem też po warszawskich restauracjach, po luksusach niejednych. A tym ludziom z Donbasu, niedogotowane, za zimne, za tłuste. No mercy po prostu. Świństwo sowieckie. Tak. Można? Proszę bardzo, zaraz pan skończy. Mówimy sporo o kodzie kulturowym, a ja chciałem w innym aspekcie, bo mówi pan, że ten kod kulturowy Ukraińców uratował. Ale jak to jest z tymi Ukraińcami? Bo według tego, co się obijało w różnych mediach, Ukraińcy do tej pory, powiedzmy do Zdrucza, tego kodu kulturowego ukraińskiego nie mieli. To nie był dziadek, który czytał bajeczkę o atamanach, o czajkach na Dnieprze i tak dalej. Tutaj do Zdrucza rzeczywiście ten kod kulturowy w II Rzeczpospolitej został zachowany. Czy oni rzeczywiście byli tacy prorosyjscy, jak się mówiło, albo zupełnie obojętni narodowo? I to jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, czy może pan ma jakąkolwiek wiedzę, co się stało z tymi ludźmi, którzy w taki sposób, a nie inny, tłumili te rewolucje kolorowe? Ludzie, tam to 1000 ludzi było z tych słowników, tak? Tak, 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 tak. Drodzy państwo, Ukraina była takim specyficznym tyglem kulturowym faktycznie po 91 roku i faktycznie tam też jest dużo nie tylko rosyjskojęzycznych Ukraińców, tylko rosyjskojęzycznych. Oni rozumieją ukraiński tak jak my rozumiemy, nie? Bo podobny. Ale też wielu po prostu Rosjan, znaczy ludzi, którzy na przykład przyjechali w 86 w obrębie jednego państwa do pracy. Nie tak jakby ktoś się przynosił z Bydgoszczy do Poznania, tak tam z jakiegoś Norylska do Charkowa. Więc tam też wielu było tych obywateli sowieckich. I tam ten tygiel kulturowy jest różny. Natomiast są dwie sprawy, które sprawiły, że Ukraińcy jednak tożsamość narodową mieli. Mocno.
Nawet ci za zbruczem licząc od nas. I jedna rzecz, no to jest jednak degradująca się Rosja. To znaczy zawsze też, to znaczy często, chyba zawsze, wspólnoty narodowe tworzą się też przez kontrast z innymi, przez różnice z innymi. I Ukraińcy odczuwali, że są różni od tych Rosjan. No teraz to widać w ogóle, prawda? Kradzież pralek i lodówek we wsi Swoboda, czajnik bezprzewodowy plastikowy postawili na gazie. Nie? Spalił się, ją z karabinem do właścicielki, żeby pułapkę zrobiła. No więc jakby prosta kobieta ze wsi widzi, że jest inna niż Rosjanin. Ale to oni też odczuwali powoli wcześniej. No to było widać. Tak, tak. Absolutnie, ale takich scen to dużo było. Ale druga rzecz, już bardziej precyzyjna i konkretna, to, że po 2014 roku, po Majdanie, po upadku Krymu i Doniecka i Ługańska na rzecz Rosji, ukraińskie państwo i Poroszenki, i Zełeńskiego podjęło szereg konkretnych kroków za edukacją historyczną i polityką historyczną. Muzyka patriotyczna, dzień wyszywanki, tak? Koszule narodowe, pieśni, hasła, kultura zrobiła upamiętnienie głodu. Upamiętnienie Wielkiego Głodu w ogromnej warstwie i upamiętnienie ofiar Majdanu. Niebieska Sotnia na to się mówi, prawda? Pomniki, ulice imienia Niebiańskiej Sotni i wiele, wiele innych takich miejsc sprawiło, że Ukraińcy, zobaczcie Państwo, w niecałą dekadę dało się polityką historyczną bardzo niedoskonałego państwa obudzić patriotyzm. Jakby to też jest dla nas super wskazówka i rozważanie a propos różnych partii politycznych. Kto chce zlikwidować IPN, prawda, a kto chce prowadzić politykę historyczną i tak dalej, i tak dalej. To jest w dekadę z bardzo niedoskonałego państwa ukraińskiego zrobiło się jednak dom patriotycznego narodu. To działa. Po prostu polityka historyczna działa. I drugie pytanie, co do tych siłowików. Bardzo wielu tych siłowików po prostu wyjechało do Rosji. Za Janukowyczem. Dał nam przykład Janukowycz, jak uciekać mam. Natomiast spotkałem się też z ciekawymi głosami takich specjalnych oddziałów policji, którzy, nie wskazując palcem, bo faktycznie te siłowiki też Janukowycza są wyklęci w społeczeństwie, ale mówili mi, a może to oni sami nimi byli, że te dawne siłowiki Janukowycza to byli patrioci, którzy dziś walczą po ukraińskiej stronie i są patriotami, tylko po prostu wtedy w tym nienormalnym janukowyczowym państwie dostali takie zadanie i jako dziwnie rozumiani, no postsowieccy, ale państwowcy pełnili swoją służbę. Tak? I jakby okej, może żałują, może czują, że niestosownie, a może czują, że tylko wykonywali rozkazy, to ja do końca tego nie wiem, bo oni mi się nie przyznawali. Bronili tylko tych siłowików Janukowycza, ale twierdzili, że dziś część tej grupy naprawdę dzielnie walczy, naraża życie dla ukraińskiego państwa, a wtedy po prostu pełniło służby w mundurze po niewłaściwej stronie. Co ich... Otumanili, czy też, no mówię, no... Prezydent legalny wydaje polecenie, prawda, dostaje się ten, mówi się, że te pomarańczowe, że te kolorowe rewolucje to wrogowie, amerykańskie spiski, no trudna sprawa, dobrze, żeby to oni faktycznie między sobą osądzili i rozliczyli. Jeszcze a propos pańskiego pytania, tu trzeba zwrócić uwagę na to, że Ukraina, my tak mamy tendencję dzielenia na, powiedzmy, do Zbrucza, czyli do granicy II RP. Pamiętajmy, że do Dniepru ona też była zawsze trochę inna niż, co pokazywały wyniki wyborów już po 1991 roku. Do Dniepru i Kijów była trochę inna. Ja może to podsumuję taką anegdotą. Wie pan, była taka ukraińska partia republikańska, taka partia niepodległościowa w latach 90. Na jej czele stali bracia Choryniowie, Michał Choryń i Bohdan Choryń. Jeszcze z życiorysem tym, wie pan, z opozycjonistów sprzed bagierników, tak? Sprzed rozpadu Sowietów. I w latach 90. wraz z Leszkiem Moczulskim, takim zapomnianym trochę polskim politykiem, byłem w biurze właśnie Ukraińskiej Partii Republikańskiej w Kijowie i Michał Choryń nas przyjmował.
za plecami wisiała wielka mapa Ukrainy i on tłumaczył, gdzie Ukraińska Republikańska Partia, gdzie URP ma wpływy większe, a gdzie mniejsze. I na tej mapie zaczął coś rysować. I mnie jako historykowi... Pierwsze RP. Tak, po chwili... Po granica, tak, sprzed pierwszego rozbioru i podsumował, o, do tej linii nie mamy problemów. A to też kod kulturowy pokazuje, jak działa z pierwszej RP. W Hiszpanii do dzisiaj widać jeszcze rekonkwistę średniowieczną. Większa tożsamość jest tam, gdzie chrześcijanie byli wcześniej, a mniejsza tam, gdzie Arabowie, znaczy Saraceni się do XV wieku trzymali. Czy jeszcze jakieś pytania do pana redaktora? Proszę was. Ja mam pytanie. Jak pan uważa, jak powinniśmy zareagować na te rzeczy, które moskiewska propaganda może nas podzielić? Kwestia Wołynia, kwestia pomnika, prawda? No, ja mam powód, że jak widzimy pomnik Bandery i Suchewycza, czy Klaszkiewskiego, to na Banderę bym na razie machnął ręką, ale ostro protestował przeciwko Klaszkiewskiemu i ten. Po prostu istotne jest to, jaką taktykę, strategię tej przyjmiemy, bo mówienie, prawda, o historii, co się stało wspaniałego i co strasznego, jest bardzo istotne, ale wyrażanie swojej postawy w sposób inteligentny nie możemy załatwić wszystkiego naraz. Po prostu. I rzeczywiście, no Bandera był wtedy w tym obozie koncentracyjnym. Był. No w związku z tym... Choć też wiedział, on by się konsultował ze swoim... Terrorysta, polityk nieudacznik, a podwoje męczenie, bo najpierw mu wymordowali całą rodzinę, a potem jego. Dwa punkty. Jeśli chodzi o tą historię, to na tym podwórku i pod tym dachem trzeba to powiedzieć. Znaczy, moim zdaniem należałoby rozwijać te, w Polsce te nurty narodowe, nacjonalistyczne, jak państwo, bo no niestety, ale dzisiaj ruch narodowy, nacjonaliści polscy są zainfekowani rosyjską agenturą na fula, tak? I konserwatyści też. Pomidor. Nie, mam z nim proces sądowy, nie będę. Ale do czego zmierzam? Że powsadzali wtyki, plus dzisiaj, tak jak Sowieci była lewicowa narracja, tak teraz Rosja putinowska jest prawicowa narracja. Narracja, fakt, z faktami nie jest wspólnego, ale część narodowców to kupuje, nie? Tu jest inaczej. Tutaj, tak jak pan prezes mówił, są nasze obawy przed lewicowo-liberalnym ideami z Zachodu, ale jednak no, wiemy, że Rosja nie jest żadnym rozwiązaniem na to, absolutnie żadnym. No to jeśli jest takie środowisko, to pan pyta, co należy zrobić, no to należy, że tak powiem, wymienić dzisiejsze ruchy narodowe na takie stowarzyszenie jak Niklot, tak? Ale absolutnie. I to nawet powinno być systemowo. Przekierowujemy kasę, róbcie takie spotkania, a nie będziemy robić te telewizje internetowe, które po prostu... No szurstwo na... Ja się czuję, jak ich oglądam, jakbym był w Siwiersku w Donbasie. No nie wiadomo, kto strzela. Czyli po prostu strzelnie powinien być nie brany, tylko Tomek. Pomidor. Dopieram. Ale jeszcze ta druga sprawa była o rozliczeniu tej historii. I druga sprawa jest taka. Moim zdaniem Ukraińców trzeba poinformować o prawdziwych korzeniach ich nacjonalizmu. Z tego też powodu, bo tak jak pan mówił, że Bandera nieudacznik, a też ta doktryna banderowska przedwojenna, Dońcowa Bandery, była tak głupia, że oni sami po wojnie fałszowali swoje przedwojenne broszury. Tam czystość etniczna Ukraińców, no kurde, no ludzie. Przecież tam oni siebie nawzajem mordowali, bo Ukrainiec poślubił Polkę, czy tam odwrotnie. Ten antysemityzm biologiczny to w ogóle jakiś, no, prymitywny. Jakby dla dobra Ukraińców należałoby im spektrum przedstawić, że niektóre źródła nacjonalizmu powinni odrzucić. Znaleźć jakiegoś sensownego nacjonalistę tam. Niklot, jak będzie Niklot po ukraińsku? No to samo w tej simie. Przepraszam, bo były ogłoszenia jeszcze dwa, tak? To znaczy zgłaszał się pan i... Tak, proszę. Ja tutaj kilka miesięcy temu w tym miejscu, to pan siedzi, był gościem, ukraiński nacjonalista, który walczył od 14 roku w jakichś oddziałach terytorialnych i tak dalej, i tak dalej. Na pytanie, co sądzą Ukraińcy
pana zadane o prezydencie Zeleńskim, powiedział, lepiej, żeby nie przeszkadzał. W kontekście tego, o czym mówimy, czyli przebudowie państwa ukraińskiego po spodziewanej wygranej wojnie, właściwie autorytet prezydenta jest tutaj kluczowy, prawda? I czy ma pan wrażenie, tak jak ten człowiek nam tutaj mówił, że to wojsko nie jest takim murem za prezydentem, czy to jest prawda, czy to... Mam takie przeświadczenie też, tak, że ukraińscy doświadczeni żołnierze i oficerowie uważali, że nie przygotował dobrze kraju do obrony. Jak wspominałem na początku, nawet trochę wbrew niemu robiono, żeby bronić kraj. Po drugie, no nie ma kompetencji jako naczelnik sił zbrojnych, prawda? I tacy wytrawni oficerowie mi powtarzali, że no tylko przeklinając, to mówili, ja nie będę przeklinał do kamery. Ma kobiety. Ale mówili, że ważne, najważniejsze, co zrobił Zełenski, to to, że nie uciekł. A wiecie, a Janukowicz uciekł, nie? Nawet przed protestami, nie przed wojną, bombardowaniami. Więc to, ja bym jednak jeszcze docenił to, i widziałem też wielu żołnierzy ukraińskich zafascynowanych Zełenskim, że on ze swoim talentem aktorskim, no robi wspaniały PR do narodu. Wspaniały. On jest błyskotliwy w tym, on jest charyzmatyczny bardzo, ten PR ma, ten ubranie nawet, że idzie do Wielkiej Brytanii, tam Angole poruszeni, że tam do króla idzie, a nie ma garnituru, ale on jakby, no to jest moc niesamowita, że nazywany był klaunem przez swoich przeciwników przed wojną, ale te umiejętności aktorskie teraz okazały się kluczowe. Choć ja osobiście też podzielam, to mam takie doświadczenie, że właśnie duża część kadry oficerskiej nie ceni jego umiejętności politycznych. Stańczy. Tak. Trochę tak. Tak, to znaczy tak, pytanie zgłaszał tutaj kolega i nie, potem pan redaktor. Już nie, tak? To ja już... To pan redaktor, proszę. Ja może na koniec. Na filmach z frontu zaplecza często i na memach często widać ukraińskich żołnierzy z kotami. Tych kotów są niesamowite wręcz ilości. Można powiedzieć, że to zażartować, że to wojna doktora Targalskiego. Czy na miejscu też tak. Też to, kto wygląda i czy rzeczywiście ta afekcja Ukraińców wobec kotów? To chyba nie jest polowane szczególną sympatią, choć Zoja i Dima, którzy dostarczają żywność, o którym Państwu mówiłem, dostarczali żywność do Czernichowa, oni też zbierają pieniądze na żywność dla zwierząt. Bardzo dużo zwierząt zostało porzuconych podczas ewakuacji, no bo ludzie często dbali o siebie, o rodziny, zapominali o zwierzakach lub nie mieli warunków ich przewieźć. I widziałem mnóstwo scen, mógłbym do rana tu opowiadać tylko anegdoty o domowych zwierzętach. Na przykład Kijów, pierwsze dni marca, rodzina zapomniała o psie, prosi znajomego w Kijowie, żeby wilczura im zapakował do pociągu, a oni tego wilczura odbiorą w Przemyślu. Facet kupuje specjalny bilet dla psa, bierze rozkładaną klatkę, żeby ją zamontować w pociągu, ale ten wilczur no nie wie, co się dzieje, warunki dziwne. I facet, który chce tego wilczura wysłać do właścicieli, szarpie się z nim, ten pies go gryzie, temu facetowi ręka płynie po ramieniu i no jakby w trosce o zwierzaka, a zwierzak tak się oddzięcza. Ja mam złe wspomnienia. Pamiętam w Charkowie taki schron, gdzie koty po prostu lęgły się masowo, śmierdziało tymi kotami. Tam się załatwiały, tam się mnożyły, łożyska po tych kotach, no wszystko tego było. Mam nawet gdzieś zdjęcie, bo zrobiłem sobie selfie, bo jeden kot, nie wiem, zająłem jego miejsce czy coś, nienawistnie mnie po prostu drapał. Mam zdjęcie, jak on pokazuje się. Pełno jest faktycznie kotów i psów w jednostkach, no bo już rok jest, minął, więc te bezpańskie zwierzęta się mnożą, płodzą. Tego jest po prostu multum. I jest to wręcz taka plaga, ale są też przypadki wręcz romantyczne, jak Rosjanka po ukraińskiej stronie, będąca ratowniczką medyczną, pseudonim Kanada, bo ona wyemigrowała do Kanady, jednego psa przygarnęła, Rika, nazywa się ten pies, jest już w Kanadzie, a załatwiała tyle papierów, żeby przez polską granicę się przedostać, no bo u nas ta biurokracja. No i donbaski pies wyjechał na emigrację do Kanady lub oddział policji, jeden treser psów policyjnych znalazł psa też w Donbasie pod Bachmutem, wytresował go i zabrał do domu do Mikołajowa, więc dużo romantycznych historii.
Albo w obwodzie zaporowskim w Okopie ten pies na TikToku telewizji w Polsce.pl zrobił ponad 1 000 000 wyświetleń. No bo wiecie, słodki piesek i tak dalej. Facet wziął psa na wojnę, a zna czterech pancernych i psa, więc żeśmy sobie żartowali, że jest analogia. I pies się w Okopach nawet przydaje, bo pierwszy słyszy świst rakiet i chowa się pierwszy do ziemianek. Więc kiedy pies nagle z zabawy na zewnątrz, między drzewami, pędzi do okopu, to wszyscy biegną za psem. Więc nawet i takie pragmatyczne historie ze zwierzętami bywają. Tak, to w takim razie... Czy... Aha, jeszcze ostatnie dwa pytania. Tak, proszę, tak, Szymko i kolega, tak, jeszcze dwa i kończymy. Taka rzecz, nawiązując jeszcze do tematu tożsamości. Ale trochę spojrzę na Zachód. Wiemy, że w czasie II wojny Niemcy ukradli z Polski 20 tysięcy, nie pamiętam dokładnej liczby, dzieci. Część tylko z nich wróciło. I teraz, w tym momencie, kiedy wychodzimy z tą narracją, Niemcy oddajcie nam pieniądze za tą wojnę, nie, czy nie byłoby dobrze uderzyć w tożsamość Niemców? Słuchaj, mówisz po niemiecku i tak dalej, a może ty, czy twoi przodkowie, to są ukradzeni Polacy. A jeżeli okaże się, że na przykład, jako Patryk masz tą haplogrupę R1A1, to może ty jesteś zgermanizowanym obojrzyszaninem, czy weletem po prostu, Słowianinem. No tak, jak to się ma z taką narracją przejść do Niemiec. Tam jeszcze było około 150 tysięcy Niemek zgwałconych przez Rosjan, które urodziły Benkartę. Ale to jakby dobra, mało ma wspólnego z tematem głównym. To taka, robiłem dygresja, a propos, tak, wariacja na temat tożsamości, tak? Proszę bardzo. Znaczy ja tylko chciałem jeszcze tak dokończyć tą myśl, co tutaj pan redaktor wspomniał o tym podziale, jaki się zrobił na polskiej scenie nacjonalistycznej w Polsce, czy w ogóle na prawicy też można powiedzieć, że u nas to uważam, że ten nie jest aż taki, że ta neosowiecka zaraza nie objęła tak dużo rzeszy osób działających w tego typu ruchach, natomiast na Zachodzie, w Niemczech, AfD, Francuski Front Narodowy, gdzie Le Penowa zakłada czapkę krasnoarmieńską i pchali się flagą marynarki sowieckiej, czy Forza Nova. Tam jest problem, uważam, na Zachodzie właśnie, jak na przykład pan redaktor tutaj powiedział, co trzeba było zrobić, żeby wśród tych osób, w tych organizacjach, no pokazać im, no, kto jest największym wrogiem Europy. No tam niestety, ale nie dotarła Armia Czerwona, się ukryła po prostu sam. Podjazd lepilizm po pracy. No to jest w ogóle zagadnienie, gdzie można by faktycznie się spotykać i naradzać i szukać rozwiązań. Tam też działają rosyjskie pieniądze, prawda, więc to robi robotę. Instytucje. Działają też emigranci rosyjscy. Fajnie to sobie Sowieci wymyślili. Więc sprawa jest wielopoziomowa. Ten słynny przez opozycję wypominany PiS-owi zjazd partii konserwatywnych w Warszawie na początku zeszłego roku. Pomija się w tej narracji fakt, że Morawiecki zmusił liderów tych konserwatywnych, jak Marine Le Pen, do podpisania się pod taką deklaracją właśnie, no, że Rosja stanowi zagrożenie. Ale to jest mało, no, dla nich ten świstek nic nie znaczy. Przepaść jest tak duża. Ja byłem dwa tygodnie przed wybuchem tej wojny, inwazji, na zjeździe partii konserwatywnych w Bukareszcie. Ono nie było tak spektakularne jak ten warszawski. A gospodarze spotkania, partia AUR, nacjonalistyczna, chcąc przypodobać się Polakom, sformułowała antyrosyjski manifest. Był na przykład z Polski Janusz Kowalski, ze Zjednoczonej Prawicy Solidarnej Polski, który znany jest z tego, że ma bardzo stanowcze wobec Rosji stanowisko. On zajmował się też energetyką, więc jakby ma też dużo postaw merytorycznych. I jak on zobaczył antyrosyjski manifest tych europejskich partii konserwatywnych, to uznał to za prorosyjskie, znaczy za słabe to było na nasze mniemanie. Pamiętam, że ci tacy dumni, że pod Polaków sformułowali coś przeciw Rosji, a Janusz Kowalski rzuca tym, mówi, co, nie będę tego podpisywał. Zbyt łagodne, nie? Więc ta przepaść jest ogromna. I znowu chyba wrócę jednym zdaniem do tej konkluzji, że są dzisiaj dwa
zachody. Anglosasko-międzymorski, że tak powiem. I ta stara Europa, ja tam, wiecie, jak znoszę sobie toasty, to za dodatkowy milion Turków w Berlinie nie grzyją. No. Chciałem bardzo serdecznie podziękować panu redaktorowi. I zapraszam państwa na kolejne spotkanie. Najbliższe będzie już 31 marca tutaj w tej sali. Zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.